Rząd alarmuje o trzeciej fali epidemii. W nadchodzącym tygodniu mają pojawić się decyzje dotyczące obligatoryjnego noszenia masek medycznych, a rezygnacji chociażby z przyłbic czy szalików. Rozważane jest zamknięcie części granic. A co za szkołami? Czy przywrócona nauka stacjonarna jest zagrożona? Na razie jednoznacznych odpowiedzi na to pytanie nie ma. Nasze dane wskazują na to, że w tej chwili nie widać jakiegoś wzrostu liczby zakażeń w szkołach. Tam, gdzie uczą się klasy 1-3, od 1 do 2% szkół raz na jakiś czas musi przejść na nauczanie zdalne bądź hybrydowe, ponieważ pojawia się... 400 szkół, jak słyszeliśmy w faktach, panie ministrze. 400 szkół to nie jest tak mało, ale ja nie o liczby teraz powiem. Ale a wie pan ile szkół? Ponad 14 tysięcy szkół podstawowych, ponad 14 tysięcy przedszkoli. I w jednym i w drugim wypadku jest to od 1 do 2% placówek. Jak zapowiedział w radiu RMF wiceminister edukacji, do końca lutego nic się w tej kwestii nie zmieni. Ewentualne decyzje dotyczą marca i bardziej są po stronie ministra zdrowia. A ten na razie mówi o niepokoju związanym ze znów narastającymi zakażeniami. Ja nie będę przesądzał absolutnie dzisiaj, w którą stronę pójdziemy, bo to jest decyzja, która musi uwzględniać różne perspektywy. To nie są tylko perspektywy zdrowia, to są perspektywy funkcjonowania gospodarczego, społecznego. Szkoły wydaje się, że są na końcu tej kolejki do zamykania, bo są inne aspekty, które są niestety też kosztowe w sensie społecznym, związane z zamykaniem szkół, bo to dotyczy rozwoju dzieci, to dotyczy normalnego funkcjonowania też rodziców. Tydzień temu rozpoczęły się szczepienia nauczycieli. Mają one przynieść ochronę i docelowo spowodować, że wróci nauka stacjonarna w pozostałych rocznikach, przede wszystkim maturzystów i ósmoklasistów. Bardziej będzie można przekonać nauczycieli do tego, żeby bezpieczniej wrócili do nauczania stacjonarnego. Wszystko zależy od tego, w jakim zakresie. Najnowsze wiadomości są takie, że rządzący obserwują rozwój sytuacji i nie podjęli jeszcze decyzji, czy będą wracać uczniowie do nauczania stacjonarnego, ci, którzy będą mieli egzaminy, czyli ósme klasy i maturzyści. Nawet słyszę opinię, że być może klasy 1-3 zostaną zatrzymane w domu. Oczekujemy z dnia na dzień na informacje z centrali mówiące o tym, czy będzie nauczanie, w jakim zdalne, czy będzie w jakim zakresie stacjonarne, w jakim hybrydowe i tak dalej. Nauczycieli szczepią przede wszystkim szpitale węzłowe, delegowane przez resort zdrowia początkowo do szczepienia pracowników systemu ochrony zdrowia. W Poznaniu to m.in. szpital kliniczny imienia Heliodora Święcickiego. Do piątku podał on dawkę AstraZeneca 150 osobom. W sobotę i w niedzielę w przyszpitalnej poradni przy Przybyszewskiego ma być zaszczepionych 600 nauczycieli. Na liście szpital zarejestrował 1100 nauczycieli. Krzysztof Czub, Puls Dnia.